Zapraszamy na magazyn Hola Polonia, Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej. Dziś w programie. Dopiero w Teheranie spotkaliśmy się z moim ojcem. Projekcja filmu Wielka Droga w Brazylii. Nie umiałam mówić, nie umiałam czytać, nic nie umiałam. Doktor Semita i jej badania twórczości polskich artystów. Jestem chyba już jakoś totalnie w środku dżungli. Student z Polski na rowerowym szlaku przez Brazylię. Wszyscy w São Paulo. Jestem tutaj w Cinemateca Brasileira. Polacy kochają kino i Brazylijczycy również. Ale nie tylko o filmie będzie temat, lecz o bardzo wyjątkowych gościach. Także chodźcie ze mną. To jest kamera 35 mm. Ja ją strasznie kocham, bo to, słuchaj, to było latami myśmy to pracowali. Andrzeja Bukowińskiego nikomu nie trzeba w Brazylii przedstawiać. Wyreżyserował niemal 400 filmów dokumentalnych i ponad 3000 reklamowych. Doskonale znają go też w Cannes i Wenecji. 25 razy odbierał lwy w kategorii film reklamowy. Od 5 lat reklamę, i to najlepszą, stara się robić w Polsce, będąc jej konsulem honorowym w São Paulo. Ja zawsze mówię, że praca konsulatu to jest złączyć dwie części. Tym razem łączy film i historię, o której w Brazylii mało kto słyszał. Wielka Droga w reżyserii Michała Waszyńskiego to pierwszy powojenny, fabularny film polski nakręcony tuż po II wojnie światowej. Antysowiecki wydźwięk filmu sprawił, że nie był dystrybuowany w komunistycznej Polsce. Do kraju trafił w 1962 roku, jednak jego publiczny pokaz odbył się dopiero ćwierć wieku później. Przed rokiem stary film przeszedł cyfrową rekonstrukcję. Wielka Droga to opowieść o ludziach, którzy przetrwali wygnanie na Syberię i wraz z armią generała Andersa przeszli szlak bojowy. Po tych makach szedł żołnierz i giną. Mariela Mielżyńska urodziła się w Poznaniu, jednak ją i jej rodzinę wojna zastała na Kresach. Miała roczek, gdy ojciec trafił do rosyjskiego łagru, ona wraz z mamą, babcią i rodzeństwem na Syberię. Później z tymi, którzy przeżyli, rodzina pani Marieli wyruszyła w drogę, dokładnie tę, o której opowiada film. Dopiero w Teheranie spotkaliśmy się z moim ojcem, który z generałem Andersem też z łagru wyszedł, tak jak my. Syberii. Ja to pamiętam tak jak dziecko pamiętam. Pamiętam dużo śniegu, ale mnie się podobał ten śnieg. I pamiętam jak wreszcie dojechaliśmy do Persji. Później na emigracyjnym szlaku był Egipt, który pani Mariela wspomina do dziś. Bardzo lubiłam widzieć pustynię i to zawsze będę pamiętała. Pustynia jest bardzo piękna, światło pustyni. To mnie się jako dziecko bardzo podobało. Aż trafili do Anglii i dalej do Argentyny. O tamtym okresie pani Mariela mówi, było bardzo ciężko. Rodzice się rozstali. Brazylijskie São Paulo okazało się kolejnym etapem podróży już nastoletniej Polki. Jak miałam 18 lat, to poznałam mego męża, ojca moich właśnie dzieci, z którym byłam przez 20 lat. A potem rozeszliśmy się i bardzo dobrze miałam następnego męża, z którym byłam bardzo szczęśliwy. Dziś mąż pani Marieli już nie żyje, ale cały czas są przy niej dzieci i wnuczęta. Rodzina. Zawsze rodzina i przyjaciele. Bo to ci, którzy zostają przy nas. A resztą idzie wiatr. Co mnie tylko brakuje, że teraz nie mam zdrowia, żeby jeszcze raz do Polski pojechać. Jest ta
Ta Polska, co my tak strasznie kochamy. I niech żyje Polska. Oprócz São Paulo, pokaz filmu Wielka Droga odbył się też w Curitibie i Rio de Janeiro. Jej ojciec pochodzi z Ekwadoru, matka z południa Brazylii. Ona wychowała się w Curitibie wśród znajomych o polsko brzmiących nazwiskach. Polska zawsze była obecna w moim życiu. Nie przypuszczała jednak, że zwiąże się z nią tak mocno. Najpierw pokochała grę na fortepianie, później twórczość polskich kompozytorów, a dzięki stypendiom rozpoczęła studia w Polsce i w 2003 roku przyjechała do Poznania. Jest bardzo ciekawy być analfabetą, bo nie umiałam mówić, nie umiałam czytać, nic nie umiałam. Ale to jest ciekawe uczuć, ale myślałam, ja muszę się uczyć tego języka bardzo szybko, żeby móc istnieć w tej rzeczywistości. I przez 6 lat tę rzeczywistość, poza lekcjami polskiego, wypełniało doskonalenie gry na fortepianie i studia na Wydziale Muzykologii. Koniec tej polskiej przygody dał początek nowym wyzwaniom już w Brazylii. Samita, brazylijscy kompozytorzy cierpiali dużo wpływ muzyki Pendereckiego i Lutosławskiego i nikt się tym nie zajmował. Takie słowa usłyszała od jednego z profesorów w ojczyźnie. To był impuls. Samita zaczęła badać ten temat i robi to już 14 lat. To są takie dalekie kraje, ale dużo nas łączy. I właśnie tak jest, kiedy się patrzy na nuty, to jest wynik mojej podróży do Polski. To jest odpowiedzialność za to, co ja wszystko przeżyłam tam i teraz, że jestem tutaj, muszę to rozpowszechnić, tę wiedzę i tam, i tu. Teraz Samita skupia się na analizowaniu kolejnego tematu – polskiej literatury. Właśnie dlatego niedawno, po 11 latach przerwy, ponownie odwiedziła Polskę. Polska bardzo dużo się zmieniła na dobre. Widzę dużo postęp ekonomiczny i to ma dużo wpływu w kulturze. Zainspirowana przez profesora Marka Stanisza, Samita przygląda się postaci Tadeusza Milana Grzybczyka. Gdy przybył do Brazylii na początku XX wieku, miał 19 lat. Niewiele więcej miała Samita, gdy zamieszkała w Polsce. Ludzie ani w Polsce, ani w Brazylii go nie znają. Nauczał w szkole, prowadził amatorski teatr, pisał wiersze i dzienniki, publikował też na łamach polonijnej prasy. Skupiał się na doświadczeniu emigracyjnym, swoim i rodaków. To niezwykle interesujący obszar zagadnień, który rzeczywiście wiele wnosi do naszej wiedzy o życiu polskiej emigracji w Brazylii. Tymczasem ani biografia Grzybczyka, ani jego twórczość nie zostały do dzisiaj dokładnie zbadane i ciągle czekają na swojego odkrywcę. Pani Samita jest wytrawną badaczką, która doskonale zna brazylijskie realia i umie prowadzić badania w terenie. Ma znakomity kontakt z ludźmi. Już teraz może się poszczycić swoimi wielkimi sukcesami związanymi z odkrywaniem kolejnych faktów związanych z biografią Grzybczyka i z jego twórczością. Te naukowe poszukiwania są możliwe dzięki finansowemu wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Curitibie. By jeszcze więcej czasu poświęcić na badania, Samita planuje spędzać na zmianę pół roku w Brazylii, a pół w Polsce. Czuję, że będąc w Polsce, jestem też w domu. Ja myślę, że nie ja wybrałam Polskę, ale Polska wybrała mnie. Dziękuję bardzo też za możliwość opowiadania swojej historii. Nie? I pożegnam się z wami na chwilę, bo ja wrócę do Polski. Doskonale. My będziemy obserwować twoje postępy, tak? Wszystkiego najlepszego. Thank you.
Tego młodego podróżnika z Polski na pewno kojarzą Państwo z poprzedniego odcinka Ola Polonia. Od miesiąca przemierza na rowerze Brazylię. Tak jak obiecaliśmy, zabieramy Państwa w drogę śladem przygód Tytusa, studenta Politechniki Gdańskiej. Jestem chyba już jakoś totalnie w środku dżungli. Pcham ten rower z jakieś 10 minut, to jest przewyższenie 200 metrów. Potworne zmęczenie. Tytus już jest jakiś czas w drodze. Mamy nadzieję, że dalej dojechał. Teraz się z nim połączymy i zobaczymy, jak u niego wygląda sytuacja. Witaj, Tytus. Witam. Jak się czujesz? No, czuję się bardzo dobrze. To powiedz nam, wielkie pytanie. Ciekawość mnie zżera, muszę powiedzieć. Jaki wybrałeś cel? Pojechałeś do Florianopolis, czy jednak ten niebezpieczny i główny cel, do którego tak naprawdę przyjechałeś do Brazylii, Rio de Janeiro? Wybrałem Rio, ale to nie była łatwa decyzja. Długo się nad tym zastanawiałem. Już nawet w pewnym momencie byłem zdecydowany, żeby jechać do tego Florianopolis, bo każdy mi tak mówił, Kurtybie, każdy Brazylijczyk nawet mówił, że jechanie do Rio to jest szaleństwo, to jest po prostu mega niebezpieczne. Jeszcze samemu na rowerze to już w ogóle. Ale jak właśnie jechałem do tego punktu, w którym miałem zdecydować ostatecznie, czy może jednak nie to Rio, bo no to był jednak mój cel. Czułbym taki mega niedosyt, jakbym tam nie pojechał. Może możliwe, że do końca życia bym sobie tak myślał. Po 27 kilometrach taką piękną asfaltową drogą z takim ładnym widoczkiem kierujemy się w stronę Guarakesaby, tamtą kamienistą drogą pod górę. Nie wygląda to dobrze. Przyjechałem jakieś 100 metrów po tej drodze i tutaj już ktoś właśnie złapał gumę. Ciekawe, jak szybko ja złapię jakąś dziurę w tętce. Odkąd wyjechałeś, powiedzmy, już te regiony São Paulo i zbliżasz się do tego Rio, miałeś jakieś wyjątkowe sytuacje? Codziennie dzieje się coś ciekawego. Jechałem przez dwie duże wyspy po piasku, łącznie ponad 100 kilometrów. Jestem na wyspie Superagui. Mam tutaj do przejechania 40 km w tamtą stronę. Potem muszę przeprawić się przez rzekę, czyli muszę znaleźć jakichś rybaków, którzy mnie przewiozą łódką. To może być całkiem trudne. Dobra, te rzeczy już przeniesione. Jeszcze namiot i jedzenie. To jest tragedia, serio. Ja nie mogę jechać tym rowerem. On jest chyba za ciężki, on się strasznie zakopuje. Ten dom wygląda jak jakiś dom rozbitka na jakiejś wyspie. Tam spałem u takiego pana, który nie miał w ogóle dostępu do internetu. Nie wiem w ogóle, jak on tam żył. Widoki są ładne, bo druga. Przewróciłem się dwa dni temu, tutaj właśnie jakoś sobie zrobiłem rany, ale tak ogólnie no to same pozytywne wrażenia. Obrigado. Dziękuję. Mówisz po angielsku, a może po polsku? Jesteś Polakiem? Yes. Tak. Cały czas spotykam właśnie mega życzliwych ludzi. Każdy mi pomaga, każdy właśnie chce, żebym czuł się tu jak najlepiej. Świetnie. A z tych takich wyjątkowych miejsc, jak ta wyspa, coś jeszcze ciekawego widziałeś, takiego, co się wyjątkowo wyróżniało na twojej trasie? Normalnie banany mu rosną w ogrodzie. Nic tutaj jakoś mega specjalnie się nie wyróżnia, bo wszystko jest tak naprawdę mega niesamowite. I codziennie widzę jakieś widoki zapierające dech w piersiach, ale już tak codziennie od miesiąca. Szczerze mówiąc, to jest najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w życiu. Serio. Cały czas sobie myślę, że to jest najpiękniejsze miejsce, w jakim byłem w życiu i tak mówię sobie codziennie. Tak patrząc do tej pory, nie żałujesz tej podróży? Zrobiłbyś to jeszcze raz ponownie? Nie żałuję, no do tej pory wszystko idzie tak jak chcę.
więc zrobiłbym to jeszcze raz i w sumie to nawet bym nic nie zmieniał. No ogólnie podróże są mega rozwijające i kontakty z ludźmi i też to, że mogę liczyć samemu na siebie, to mega rozwija pod pewnymi względami. Słuchaj Tytus, trzymam kciuki tak naprawdę, życzymy ci dalej dużo szczęścia, dużo pięknych przygód. Zbieraj te wszystkie pamiątki w twojej głowie, wszystkie te zdjęcia, ujęcia, chwile. Jak wrócisz do Polski, na pewno będziesz miał co opowiadać. 1136 km przez góry, dżunglę, plaże, wyspy. Wszystko po prostu, co się da i jestem w Rio de Janeiro. A inspiracji do podróży mogą Państwo szukać w Ola Polonia. W kolejne ciekawe miejsca zabierzemy Państwa 27 października. Do zobaczenia!